Witam wszystkich. Chciałem Wam pokazać naprawę amortyzatora ZAX CDC z systemu IDS Plus z samochodu Opel Astra H. A więc przejdźmy do rzeczy. Amortyzator po piaskowaniu, po lakierowaniu okazało się, że przecieka na tłoku. No to trzeba go po prostu było rozciąć i mieć nadzieję, że taki uszczelniacz będzie do kupienia. Wymiar zewnętrzny 48, wewnętrzny 20. I jeszcze ma w środku taką metalową podkładkę. Po prostu jest to wzmocniony uszczelniacz hydrauliczny. Co się okazało? Że taki uszczelniacz nigdzie nie jest dostępny. No to co zrobiłem? Kupiłem jakiś amortyzator z Seata bodajże. Na szrocie i jest różnica, bo jest o milimetr na zewnątrz mniejszy. Nie dało się po prostu znaleźć takiego amortyzatora, który by idealnie odpowiadał wymiarem jak ten oryginalny. A więc dorobiłem sobie taką oto tuleję. Tam na końcu jest po prostu o milimetr niższa średnica, żeby ten uszczelniacz tam w tym siedział. I teraz tak, jak zbudowany jest ten amortyzator i na co trzeba zwrócić uwagę. Tutaj wewnątrz jest, no nie bardzo to widać, ale jest jeszcze jedna rura, która jest połączona z tym oto elektrozaworem. Ta rura ma dwa uszczelniacze, w tym miejscu i tutaj gdzieś bodajże, zaraz za za elektrozaworem. W tamtą rurę wchodzi ta rura, w której jest umieszczony ten tłok. Tu na tłoku mamy, zaraz przejdźmy jeszcze do tego elementu. Tutaj jest zawór zwrotny, który puszcza olej tylko w tą stronę. Tutaj znowu na tłoku mamy zawór, który przy ściskaniu amortyzatora otwiera tutaj nam przepływ oleju z określoną siłą. No i w drugą stronę też jest jakiś zaworek kalibrowany pod tą sprężyną. Co dalej? Przy składaniu tego trzeba zwrócić uwagę, bo ja popełniłem ten błąd już i drugi raz amortyzator rozcinałem. Trzeba zwrócić uwagę, żeby ten element gumowy uszczelniacza nie może nam się oprzeć o tą plastikową tulejkę. Ten uszczelniacz był, ten jest no prawie nie wystaje, ale on miał taki wypustek tutaj, jeszcze 2 mm, ja to ściąłem. Nie wiem w jakim to było celu. I to, jak złożyłem, oparło mi się o właśnie tą tulejkę plastikową. I co się działo? A więc olej, który powraca tędy, bo tutaj też te otwory są kalibrowane w jakiś sposób. Jeden otwór musi się zgrywać z tym kanałem wylotowym. Także jeżeli ustawimy tą tulejkę, że w jaki sposób, jeżeli się uda, że będą wszystkie te otworki wycięte, zatkane na tym elemencie metalowym, tu nie będzie odpływu, bo tutaj są te kanały i tutaj jeszcze jest taka gumka założona, ona działa bodajże jako zawór zwrotny. Jeżeli to zatkamy, amortyzator zrobi się twardy jak beton, on nie będzie pracował. Ja już to sprawdziłem. A więc, jeżeli dobieramy uszczelniacz, no on nie może po prostu nam się zaprzeć za ten plastik, za wnętrze tego plastiku. Tutaj przy tłoku musi być przepływ oleju do tego kanału. A więc, tak to będzie wyglądać. Kolejna sprawa. Ten uszczelniacz musi być z odpowiednią siłą dociśnięty, bo cały ten tłok
Tutaj jest główna prowadnica, która nam trzyma no, nieruchomo tłok. A więc tak to musi wyglądać. Ten tłok nam wchodzi w tą rurę. No i to po prostu musi być dociśnięte z odpowiednią siłą i dopiero obspawane. Ja używam do tego TIGA i tak to należy po prostu wykonywać. Dałoby się to i migiem pospawać, ale po prostu mam możliwość spawania TIGiem, to lepsze spawy z tego wychodzą. No i mam nadzieję, że po tym drugim rozcinaniu amortyzatora będzie działał i nie będzie wycieków. A jeżeli ktoś wie, gdzie taki Simmering kupić o wymiarze wewnętrzny 20, zewnętrzny 48, to proszę dać znać. Jest to specjalny, widać wzmocniony Simmering.